Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Grytner z kanału Cykloza, a dzisiaj lecimy z bike checkiem mojego nowego roweru. To może tak, zacznijmy od tego, co to jest za rower. W końcu dotarł do mnie po 5 miesiącach opóźnienia i jest to Propane Spindrift w karbonie, jak słychać. Iż. Rozmiar L, reach to jest chyba 481 albo 485, więc w sumie całkiem długi. Wybrałem L-kę, bo jednak byłem dokładnie między rozmiarami między M-ką a L-ką. Uznałem, że na Jeffsim miałem 475 reachu i jeździło mi się całkiem spoko, więc tutaj dołożyć trochę i nie będzie problemu. No i może jedźmy od przodu. Co my tutaj mamy? Od zawiechy. Wybrałem Foxa 38. Jak wiecie, w Propane w ogóle można wybierać sobie części, można dostosowywać swój rower, więc to jest mega, mega plus. Ja wybrałem Foxa 3.8 ze względu na to, że naczytałem się dosyć dużo opinii, że pierwsze wersje Zeba trzaskały, bo miały gdzieś jakaś tulejka, była odciut za mała. Miała ciut za małą średnicę i po prostu no nie najlepiej to funkcjonowało. I teraz tak, co z Foxem 38? On bazowo ma jeden token, mam tu gdzieś koło 90 PSI. No i jakoś tam nadal go ustawiam, więc jeszcze nie jest perfekcyjnie, ale już jest całkiem dobrze. To może jak już mamy zawieszenie z przodu, to przejdźmy od razu do zawieszenia z tyłu. I z tyłu mamy tak. Z tyłu jest to RockShox Super Deluxe Ultimate. Jest to najwyższa wersja tego RockShoxa powietrznego. Zastanawiałem się też, czy do niej dołożyć od razu do Foxa X2. Na razie tutaj jeszcze nie mam tokenów, ale wiem, że dobrze mam ustawiony sak i dobrze mi się na nim jeździ. Wszystko dobija czasami, znaczy czasami dobija na jakichś skokach, więc będę to musiał skorygować tokenami. Dobra, skoro jesteśmy na tej stronie, to pojedziemy teraz od razu już z keblami. Jak już pewnie zauważyliście, są to Magury MT7, dosyć charakterystyczne. Póki co jeździ mi się na nich dużo, dużo lepiej niż na gajdach. Nie powiem, gajdy to jednak były w porównaniu z tym jakieś spowalniacze, a nie hamulce. Mają one podobną charakterystykę co do SRAMa. Są takie bardziej, powiedzmy, gumowate, mają większą modulację. Ale jednocześnie siła hamowania jest naprawdę, naprawdę fajna, pomimo tego, że tutaj chyba oryginalnie są jeszcze chyba półmetaliki nawet, albo żywiczne, na pewno nie metaliczne klocki, więc ta siła jeszcze może tylko wzrosnąć, zmieniając to na metaliki. I z tyłu i z przodu są 203 mm tarcze. Dobra, no to jadąc z drugiej strony, może główna część tego wszystkiego, czyli napęd. Napęd jest to pełna grupa GX. Propane, z tego co wiem, to ma do wybrania tylko grupy SRAMowe i tylko zaczynając od GX-a, więc musimy już zacząć od w sumie najsensowniejszej grupy, bo nie ma co niżej sięgać po NX-a czy SX-a, no bo to są grupy, które działają już zdecydowanie słabiej. A różnica działania pomiędzy GX-em, XX1 czy X01 nie ma jej w ogóle. To jest kwestia tylko wagi, więc tutaj plus. Pedały, jak widzicie, są to pedały jakieś tam Chińczyki za chyba 60 czy 70 zł, ale to jest ten sam pedał, który jest Raceface Chester, to są no dosyć popularne pedały, wiele firm już oferuje ten sam model, a właściwie ten sam wzór pedału, tylko pod swoim własnym brandem. Sztyca to jest coś, z czego jestem mega zadowolony, to jest Bike Yoke i to jest 160 mm. Bike Yoke jest o tyle prosty i fajny w obsłudze, że odpowietrza się go tylko właściwie poprzez odkręcenie tej tutaj śrubki i spuszczenie znowu tej sztycy w dół i wtedy macie całą robotę zrobioną, sztyca jest odpowietrzona, więc jest to mega, mega proste. Siodełko jest to jakieś stokowe siodełko od Sixpacka chyba, no nie jest średnio wygodne, więc chyba je zmienię niedługo. No i przejdźmy do kokpitu. W kokpicie, jak widać, są klamki MT7. Z tego co wiem, to te klamki nie są niestety najlepsze i one bardzo szybko mogą ulec uszkodzeniu przy jakiejś glebie. Swoją drogą są też te najlżejsze klamki w porównaniu do Shimano, w porównaniu do wszystkich od SRAMa, w porównaniu do Kury i w porównaniu do Hope'ów. To są to na pewno najlżejsze klamki, ale jednocześnie najmniej wytrzymałe. Gripy to w sumie są to chyba Odir, znaczy to nie są chyba, to są Odirogi. Chciałem mieć inne gripy, bo chciałem, żeby to były dev gripy. I najarałem się na nie, ale niestety nie są dostępne w Polsce. Okazało się, że rower będzie trochę szybciej niż się spodziewałem, więc na szybkości zamówiłem sprawdzone Odirogi. Mostek mam czy długości 45 mm. Do wyboru był też stokowy 50 i 35 mm. Ale z zasłyszanych w sumie i przeczytanych opinii przy 35 mm na podjazdach potrafi się oderwać koło. A kiera to jest znowu kiera Sixpacka i jest to kiera o szerokości 805 mm i na pewno ją będę musiał skrócić, bo jest trochę za długa i przynajmniej o 2 cm ona poleci.
To jeszcze zapomniałem o kołach. Koła miały być zupełnie inne niż zamówiłem. Oryginalnie zamówiłem stansy Flow S1 chyba to były. No i te koła, wiem, że stansy były ciut lepsze, bo mają 32 szprychy, tutaj jest niestety tylko 28. No ale są to Newmany jakieś tam, nawet nie wiem jakie, szczerze mówiąc. Mają średnicę wewnętrzną 30 mm, więc jest spoko. Z przodu mamy oponę Magic Mary w tej mieszance Ultra Soft, albo Soft, nie pamiętam, chyba Soft to jest. No w każdym razie jest to odpowiednik, na pewno to jest ta środkowa mieszanka, jest to odpowiednik Max Terra w Maxisie. Trzyma to całkiem ok, szerokość jeszcze nie wspomniałem, to 2,4. I mamy tutaj także wrzuconą wkładkę Slicey, to jest taka lżejsza wkładka chyba ze 130 gram, tylko waży taka po prostu, żeby nie dobić do obręczy. Z tyłu mamy natomiast wsadzonego kaszkora. I po raz pierwszy w sumie, że na kaszkorze chciałem pancera tutaj kupić, bo jest ciut tańszy i sprawdzony już przeze mnie, całkiem spoko, jeździło się na tym w Jeffsy. Ale miałem fajną ofertę na kaszkora, kupiłem go za 2,5 stówy i to jest mega cena, uważam, jak za tą wkładkę. Testuję, a póki co się jeździ całkiem nieźle. Dobra, z tyłu mamy oponę Schwalbe Big Betty i jest to też rozmiar tak jak z przodu 2,4, bo to tak samo nie wspomniałem. I jest to tak samo mieszkanka albo soft, albo ultra soft, w każdym razie ta środkowa, tak samo jak w Maxisach, odpowiednik Maxtery. Jeszcze z ciekawostek to mogę powiedzieć o wentylach, bo to jest mega fajna rzecz. Dobra, wentyle to są dosyć fajne, napiszę wam ich nazwę gdzieś tutaj. Jeszcze nie wiem jak się nazywają, po prostu wleciało mi teraz z głowy. Dobra, także o tyle fajne jest z tymi nakrętkami, że mogą wam wykręcić cały po prostu wentyl i możecie sobie wtedy bez problemu wlać mleko. W nowszej wersji nawet są to klucze do szprych. Przy jednym, a przy drugim są to nadal nakrętki. I z tyłu musiałem zrobić jedną modyfikację. W środku ten wentyl jest przekręcany tak jak, przewiercony, tak jak wentyl kaszkora, żeby po prostu mleko i powietrze dało się wlać, bo kaszkor bardzo mocno przyciska od góry ten wentyl i normalnym wentylem by po prostu to nie dało rady i nie dałoby się w ogóle tej opony napompować, a tym bardziej wlać do tego mleka. Jeśli wam się spodobał ten rower i chcecie zobaczyć więcej, jakieś moje pierwsze wrażenia, to myślę, że za niedługo uda mi się nagrać, jak się na tym jeździ. I tyle, ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie, łapcie zewkę, wskakujcie na rower. Na razie.